was w kolejnym filmie. Dzisiaj jest u nas bardzo gorący dzień i będę właśnie rozkładać matę chłodzącą dla moich zwierzaków. Ja tą matę kupiłam chyba 2 lata temu, albo nawet więcej niż 2 lata. Ona jest u nas z firmy Trixie i sama już się na niej kiedyś chłodziła. Nie wiem, czy jeszcze będzie chłodziła, bo jej przez rok nie wyciągałam, więc nie wiem, czy jeszcze działa i czy to tak długo i nadal ona będzie jeszcze chłodzić. No ale zobaczymy, może Sonia na niej się położy, bo jej strasznie gorąco widzę jest. Z tego, co sprawdziłam, to mata nadal działa. Dzisiaj może dam moim dziewczynom coś do przetestowania. Tu mamy dużo przysmaków, różnych gryzaków. Może dam im po szczoteczce, które dostałyśmy w paczce. No ja drugą szczoteczkę. A Sonia się za nią bierze. A Maja przeniosła sobie tu do logowiska i będzie jadła. Szczoteczka smakuje. Saniaczka je sobie tą zieloną. No fajnie, że dostałyśmy takie małe szczoteczki jako gryzaki. To nie wiem, że mogę im dać na raz. Nie muszę dzielić. Majeczka chyba już połowę zjadła. Dzisiaj jest bardzo gorąco. Ja będę jadła takiego loda. Dawno nie jadłam już tych lodów. Pamiętam jeszcze jak z mojego wczesnego dzieciństwa, jak miałam 3-4 lata, jeździłam na wakacje do cioci. To tam w sklepie były tylko takie lody do wyboru. Był jeden sklep na całą wieś i tylko mieli lody Śnieżka. Później jak byłam już trochę większa, to był większy wybór. Sonieczka dopomina się, też by chciała spróbować loda, ale ona lodów nie może. Dostanie taki mały kawałeczek wafelka. Blizujesz, bo jest kawałeczek loda. Ty zawsze lubiłaś wafelek od lodów. Jesteśmy na plaży. Sonia, nie wolno pić wody. To poczekaj, to nie. Zaraz musimy dać wodę do picia, bo Sonia chce pić tą wodę z jeziora, z zalewu tutaj. Też będą piły. Znajdźcie, zaraz będzie Sonia pić. Masz, Sonia? I będziemy potem wchodzić do wody. Tutaj się rozłożymy. Maja już chodzi po wodzie. Sonia! Sonieczka chętnie wchodzi, żeby sobie chodzić.
jak Majka skacze. W ogóle się nie boi wchodzić. Rzucamy piłkę. A tu Sonisza sobie chodzi. Natrafiłyśmy na moment, gdzie nie ma aż tak dużo ludzi. Znaczy trochę jej oczywiście jest, ale nie ma tak bardzo dużo, więc zwierzaki nie muszą się stresować. Może spadło mi się trochę? Pokażę wam, jakie tu rybki pływają. Sonia właśnie kopała dziurę w piachu. Teraz jeszcze mają chwilę przerwy na jedzenie, bo już jesteśmy jakiś czas. Zobaczcie, ile tu jest łapek kaczek. Tu jest dużo też kaczek. Majka znowu gdzieś leci. I Sonia. Już będziemy niedługo wracać. Thank you.